Dzisiaj odcinek z gry Hawked. Nie wiem, czy dobrze to przeczytałem, ale już trudno. Przeszedłem jakiś tam, znaczy nie samouczek, tylko bardziej historyjkę, w której gra nam mówi, że na mapie jest wiele artefaktów, musimy je zebrać. Głównym celem jest, żeby wejść, zebrać jak najwięcej tych artefaktów i wyjść. Nie wiem, czy z tego co wiedziałem, jeszcze ta pełno jest takich różnych potworków strzegących tych artefaktów. Jednocześnie, żeby się do nich dostać, są różne pułapki. Gra jest oczywiście w otwartej becie, można się zgłosić na Steamie do odebrania jakby wejściówki, czy jakoś, nie wiem, powiedzmy, że wejściówki. Skończmy już tam z gadaniem, zacznijmy z tego, gdzie jesteśmy teraz. Z tego co widzę, to chyba muszę sobie ustawić awatar jakiś, skin color. No ja bym taki sobie, nie wierzę w to, co tu jest. Mogę być zielonym, kurde, ufoludem. Ale nie, nie chcę, ja chcę być taki normalny. No może nie taki czerwony. Nie wiem, chyba zostawiam sobie włosy takie, jakie są. Now we're talking. Dobra, to było ohydne. Huh. Jak on wygląda źle. Kurde, ale fajnie. W sensie bardzo źle wygląda. Now O we're Jezu. talking. Sweet. Not bad. Dobra, wezmę sobie to. Włosy. Huh. Nie, no, dreadów to nie chcę, smalca nie będę. O, to wygląda śmiesznie. O, Yasuo. Sweet. Now we're talking. I'll take it. O, to wygląda całkiem. Sweet. To też wygląda interesująco. Widziałem ten pedofilski uśmiech, nie podoba mi Not się to. bad. Ale chyba weźmiemy zwykłe takie włosy jakoś. Wcześniej mieliśmy I'll jakie? take it. Sweet. Takie mieliśmy, a ja wezmę sobie te, bo te są takie bardzo odpowiednie. Not bad. W kwestii koszulki to ja bym powiedział tak. Zazwyczaj osobiście lubię chodzić w długim rękawie po dworzu, więc wydaje mi się, że i w tym wypadku wezmę mu długi rękaw. Nogi nic nie możemy zmienić. Somebody's close. To see what you got. Nie. Niech będzie męski już. Z przesady też. O, kolory mogę mu zmienić. To wygląda nieźle. A ja bym chciał jakieś jasne takie tego typu. To też wygląda całkiem fajnie. Lecz najbardziej mu chyba pasuje ten, bynajmniej trochę lepiej niż mógłbym przypuszczać. Pay attention to your gear. It's powerful kit that can keep you alive. Grail has all sorts of interesting toys. Make a name for yourself, and we'll show you the really good stuff. Lampa wygląda fajnie, podoba mi się, bo bumerang działa tak, że się rzucasz to. Jeżeli złapiesz, więc to jest też ważne. Dobra, wydaje mi się, że Infernat Lantern będzie ciekawszy. Bardziej mi się to podoba. Ciekawe, czy to będzie normalnie tak świeciło, czy że będzie ujawniało moją pozycję, czy normalnie. Flare. Mam uzupełnienie, czyli że albo flara mi da granaty jakieś, albo to i mnie po prostu będzie regenerować. Ze względu, że rzadko rzucam granaty, to wydaje mi się, że wezmę po prostu hit flisk. Dobrze to w ogóle przeczytałem, chyba ta. Time for the finishing touch. Your traverser. This spectacular multi-tool is a treasure hunter's best friend. Don't lose it. I have to do a bunch of paperwork if you lose it. Zabawne całkiem to było. Right, let's get on with it. I'm Cynthia, and I speak for all of Grail when I say, welcome aboard. We're inside the Riftwake, our submarine headquarters. It has everything you need and more. I'll be your contact moving forward. My first duty is to make sure that you're prepared for the challenges that await you. To that end, we've secured a small island to test out new recruits. I suppose the only way to ensure we've got tutorial cannon fodder is to fire a few cannons at them first. Not that you're... Let's get cracking. A, mogę w końcu sobie coś pozmieniać. Na przykład tą zagłośną muzykę. Dodge, left control. Dobra.
Dobra, lecimy z tym tutorialem, bo nie ma co. Gra się wydaje póki co plastikowa dość. Ej, mam kuszę. Lubię z kuszy strzelać. There they are, disciples in the flesh, or scales rather. They wiped out the islanders that called this place home. Co ja kliknąłem? Before they do the same to you. A, po wodzie mogę się szybciej poruszać. Fajne bardzo. Dobra, podoba mi się ten motyw. Bułę dostał headshota. Powinno być w porządku. Trochę taki motyw jakby z Danny Clyde'a. Się boję tylko, żeby mi... The islanders were ahead of their time, but this lock doesn't hold up against modern tech. A few precise shots to key areas should do the trick. Nie chcę, żeby mi ścinało, także zobaczymy się za sekundę. Muszę coś sprawdzić, dobra? Dobra, z tego co widziałem, z nagrania nic mi nie ścina, także spróbujmy sobie przejść. Muszę sobie włączyć push to crouch tak całkowicie. No, chyba, że mi nie będzie potrzebny, nie wiem jak jest lepszy. Mega dobry w obie. Nie boję się. O kurwa. Rewolwer. Moja ulubiona broń. We wszystkich grach, dosłownie. That's one fine view. Up there, that temple above the falls. Quite a sight, isn't it? Consider this a rule of thumb. A temple will always contain artifacts worth looting. Unless another ninja hunter has beaten you to the punch, that is. Co my tu mamy? No, może być. Też lubię Wektora. Czy jak to się tam nazywa? Fun. Jak się nazywała ta broń? Chris Wektor? Nie wiem. Pójdź mi na to, gdzie jest. Człowiek. Artifacts lie within treasuries like this one. Opening its door, not as easy as the last. It's sealed with an ancient combination lock. You'll need to learn the correct order of glyphs to open it. You'll find the glyphs hidden across the island. Apparently, even the islanders needed to write down their passwords. There's the first glyph. Don't get used to it being that convenient. Ten co ucieka już. Gdzie on jest? Ała! Nie mam amunicji do tego. Ah, you've rescued a familia. Follow it. These curious spirits are eager to help worthy adventurers in need. Nie wiem jak to się wspina. A, już wiem. Coming in hot!
Nie mam amunicji do rewolwera, to jest takie przykre dla mnie. Szczerze. O, glif kolejny. Open. Przyda mi się to. Chyba. Dobra, to było ciekawe. Zapominam używać moich umiejętności, ale... Ale tak też da rady. Dobra, czyli co? Ptak. Wezmę sobie to, co nie marnuje amunicji. Ptak, potem... Potem to i wąż. Dobra. That weapon is an artifact. The true treasures of exile. Extract this artifact to Grail, and we'll reward you in kind. Oh, you've got company. Quickly. These caves will get you to the coast. Just a bit further. Your traverser will keep you moving forward. Wow, not a bomb at the sun. There's the extraction point. Gain control of it so we can extract you back to the Riftwake. Don't lose control of that point. Your signal's almost locked. Signal locked. Step into the center portal and you'll be home free. Time to get you paid. Dobra, całkiem spoko to było w sumie. Seymour. Which drop is on. Let's speak about the treasure you discovered. To to. Charakter mówi, no to też, to chociaż trochę pudełkowa ta gra jest, to i tak bardzo ładna. Wizualia. No ma swój urok ta gra, bardzo mi się też to podoba. Gameplay Expert też mi się podoba. Nie korzystałem praktycznie z Abilities, no chyba, że mowa tutaj o różnych takich... Jak to się nazywa? Na przykład o skakaniu przez przeszkody. Ślizgu kotwiczce, no to powiem tak, że no ja nie korzystałem z tego, więc tak w sumie to bym zaznaczył, że 3, ale tutorial był jakby na abilitkach, więc dam 4 po prostu i będzie git. Tu jest jakaś baba do pogadania z nim dalej. Tam jakiś przychlas stoi za mną w ogóle. Dobra. A, i przeskipowałem. Let's see what power awaits you, shall we? Discover your artifact's ability and equip it in your loadout.
Dobra, to co robimy? Kryształ jakiś, dobra, to no ciekawe jest to lobby, powiem szczerze, podoba mi się. Jestem na serwerze z wieloma graczami, co jest też bardzo ciekawe. Congrats on finishing your onboarding, friend. For all the good it'll do you. I'm voting. Word. Congrats on finish. Word. Jack Sparrow, kurde. El loadout. Artefakty. Equip. Would you look at that? Dobra, czyli jakby... I see you've got a new superpowered pep in your step. As a renegade, you should always be hunting for more artifacts to add to your arsenal. Not only will each artifact unlock new powers, extracting many of these high-value treasures is a guaranteed way to rise through our ranks. There's only one place you'll find more artifacts. Exile. The island's treasures are the keys to your success, so go out there and find something shiny. Ty, bo my pod wodą jesteśmy w ogóle w sobie, czy... Chyba tak. Coś miałem zrobić, ale zapomniałem co. Menu? Glass. Co to jest? O, nie o to mi chodziło. Chciałem sobie wziąć ten B, L. Artefakty. Tą miskę bym sobie wziął. O ile się dowiem, gdzie ona jest i co robi, ale chyba się nie dowiem. Bo tego tu nie ma nawet. O, mogę sobie zmienić teraz wszystko. Dobra. Tak to se można siedzieć. Regenerate Pass. Co to jest? Darmowy Battle Pass jest, to przede wszystkim. Dwadzieścia poziomów, tylko mało. Dałoby radę to wbić przez ile? Ponad... No jedna trzecia roku. No to dobra, to będę to wbijał na pewno. Zagramy sobie grę, chyba. Muszę sobie to obczaić jeszcze. I'm connecting you with a veteran renegade for some in-the-field insights. Dr. Bjornsson is a bit rough around the edges, but he knows Exile like the back of his abnormally hairy hand. Cynthia says you've got backbone. I will see if that bone is feeble or strong like a rock. O, dostałem dwóch randomów. Jareks 1-1. Jeden z tej i martwy astronauta. Chryste, panie, jak ta gra jest głośna. Dobra, jesteśmy na wyspie. Czy dałoby się coś zlutować? A se otworzy. Okej, okay, o. A, wezmę sobie to, wezmę sobie to. Collect glyphs by completing encounters. Head to the nearest one. Wejdę tutaj, może coś będzie? Wezmę to. O, tu jest jeszcze. Ciekawe, co z tego wypadnie. I tu mamy snajperkę. Co to jest za... Strzelba jakaś. Dobra, fajnie. Ludzie tu z łyszczatu nie korzystają z tego, co widzę, więc to jest tylko taki dodatek. No dobra. Otwórzmy sobie kolejną skrzynkę. Co z tego wypadnie? Jakoś, żeby spingować jest coś? Small... A, mogę sobie... Więcej wziąć tego. Gdzie oni tam są? A, bo ja się tak oddaliłem trochę. Chyba nie powinienem. Idę tam do nich w takim razie. Co tam z tymi puzzlami masz? Rotate the dials to match the symbols against the pillar's base.
Co? Nie czaję tego kompletnie. To jest... On to po prostu obraca? Nie wiem. A, w ten sposób, dobra. Ptaszek. A gdzie jest Jarek? Tam jest daleko. Biegam jak zjeb, ale dobra, może być. Dobra, wygraliśmy to w sumie. Co tu mamy? Ja mam fula, ale mogę sobie to wziąć i tak chyba. Będę miał więcej tego. Więcej życia będę miał. Jeszcze tu jest trochę życia. To jest granat, ale nie wiem jak granaty stąd wyjmować. Chyba pod piątką? Co tam się stało? Tu jest Jarek. Nie ma Jarka? Nie wiem. Dobra, i tak. Tam coś... A może to on tam leży? Somebody's close. Ale popylam. Chyba widziałem strzały tam. Jarek się wywalił niestety. Na poziomie, kurde, to strzelanie. Tu się zabija ludzi, czy normalnie mają leżeć? Bo nie wiem w sumie. On ma... Co on ma? To samo co ja. O, nie żyje. Dobra, dzięki za pomoc, panie Dead, martwy astronauto. Co on tam miał ciekawego? Ma snajpę jakoś? Nie ma. Mi by się przydało ogólnie leczenie jakieś. Coś tam pozabijaliśmy, jakby nie patrzeć. Bardzo fajna ta gra, w sensie nie jest to coś takiego jak Hunt Showdown. Mniej stresujące, można by powiedzieć, że jest. O, rewolwer. Tak, Colt. A tu jest... Nie wiem, co to jest. To jest chyba Double Barrel. Czy coś w tym stylu. Sobie zjem, to będę miał więcej życia chyba. A, to pod Z-ką chyba. A, mogę się napić i zregenerować trochę hapsów. Może strzelanie to był naprawdę niesamowity. Bardzo dobrze, że mi tutaj pan pomógł, bo inaczej to bym pewnie przewalił go. Wezmę tego grzyba. Co tu jest? Tego chyba nie chcę. Chyba, że to jest pistolet. To jest pistolet. Zamiast tego mogę sobie wziąć to. I będę miał po prostu szybkość. Dodatkowy damage. Co tu tak pierdzi? Dobra. O, kolka. Kolka się przyda zawsze. Zupa. Też zupę wezmę. Od czasu do czasu mam jakieś takie ściny, pewnie dlatego, że mam źle grę skonfigurowaną. Tak mi się wydaje. O, tu mogę wejść. A gdzie jest ten? Onward to your next encounter where more glyphs await. A, to chyba nie o to chodziło. Tutaj coś innego trzeba było zrobić, a ja
On do czegoś strzelał. Tu trzeba było kliknąć E. Dobra. Biegam jak zjeb, ale... No dobra, jestem. Gdzie idziemy dalej? Tam? Dobra, wszystkie schejosowane. Nie wiem, gdzie jest... On. Jarek. Poszedł sobie. A, on nie żyje już. A jak go wskrzesić? A curious tree, no? Shoot the blue crystal, then shoot all the descending blossoms to unlock its hidden glyph. Oj, myślałem, że to mu przeciwnik. You are quite skilled. This pleases me. Do not forget to collect the glyph. Somebody's close. Masz tego glyph? It takes five glyphs to unlock the treasury. There is work still to do. I should stock up at the shop. Dobra. Tam się stoi. The victor goes the spoils. Stawaj. O, nie żyje. Dobra, weź się ulecz, czym tam masz. Znaczy, on mnie nie słyszy tego, co ja mówię, ale... I tak. Ktoś otworzył wał. Dobra, czyli musimy tam lecieć po prostu. Chodź, panie astronautu, pójdziemy tam chyba, co nie? Przydałoby ci się... Mogę sobie jakoś spingować sobie, że na przykład, wiesz... Co to jest? Dobra. Sobie zjedz to. Słyszałem, że ktoś tam blisko jest chyba. A, tam po prostu są ludzie, dobra. Gdzie jest pan ten? A, tu jest. Jak to się przechodzi pod tutaj? Dobra. Mów mi, co mam robić, bo ja jestem świeży, ja nie wiem co. Ła, dostałem w mordę. Ała, znowu. Muszę się podleczyć. Ała, plecy. No dobra, padliśmy. Mówi się trudno, ale jak na pierwszą grę było całkiem ciekawe. Powiem, że mi się bardzo to podobało. Tutaj też całkiem ogarnięty team miałem, z tym, że Jarek się na początku wywalił i też to jakoś tam wpłynęło negatywnie na tą grę. Co my... Uuu, ile pieniędzy dostałem. Nie, to jest... Nie, dobra, to nie jest tak dużo chyba. Nie, nie wiem, ile tu rzeczy kosztują, to jest ten problem. Będę musiał w to więcej pograć. PvE kills. Mieliśmy 21 killi, naprawdę? A, to jest PvE, a to jest PvP. No to 4 kille mieliśmy w sumie. PvE damage, loot valve, no spoko gra, całkiem powiem szczerze, że mi się podoba. Mam nadzieję tylko, że nie będziemy się na nagraniu zacinać. Ej, mieliśmy spośród wszystkich ludzi, to chyba mieliśmy najlepsze statystyki. Jarek, a nie, my byliśmy ostatni chyba. Nie, to jest po prostu lista graczy, dobre. Od A do Z, kurde, dlatego byliśmy pierwsi. Albo nie? Nie, bo jesteśmy pierwsi, bo to nasz team. Co to jest? Loot Valve? Miałem najwięcej Loot Valve, z tego co widzę. Tu ktoś miał najwięcej damage'a, najwięcej PvP damage'a, najwięcej killi. Ja miałem 4, no to też prawie że najwięcej. Ale to totalnym przypadkiem te kille zdobywałem. Ja nie wiedziałem, co się dzieje wokół mnie. Finish. Co się temu stało? Czemu on jest w ziemi? Keep growing your collection of artifacts and other treasures. I'll be in touch.
Dobra, czyli no, ogólnie gra jest nastawiona pod, to znaczy zawsze gramy w teamie trzyosobowym. Ty, mogę sobie tak wisieć? Ała, chyba skręciłem kostkę. Ja sobie tam pewnie ogarnę poza nagrywkami różne tam darmowe rzeczy, co są, quiz dropy, jakieś nie quiz dropy. Także dziękuję wam za oglądanie póki co i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mi się oczywiście gra bardzo podoba, więc pewnie będzie z niej więcej filmów. Także no co, dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.